Ulala, ulala, dziś vlogowa szalona historia. Ulala! 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 I'm traveling high, I'm traveling high. I'm living on the road, but I'm flying so high. And I feel alright with you by my side. And I feel so fine, such a good day for a ride. Hey girl, won't you come with me? Hey girl, don't you feel just like me? Hey girl, let's realize our dream. Come on girl, let's have a road trip. Zupełnie niezaplanowany to vlog. Miało coś innego polecieć w tą sobotę, ale muszę, bo się uduszę. To jest dość istotny temat i tak pomyślałam sobie, że na bieżąco chcę z Wami go omówić. Zanim jednak zacznę mówić, przepraszam za mój anturaż. Przepraszam, że jestem dziś w okularach przeciwsłonecznych. Wiem, że to niegrzeczne. Wiem, że powinniśmy patrzeć sobie prosto w oczy. Jednak po powrocie z rekomendacji po prostu dostałam zapalenia spojówek i muszę bardzo mocno te moje oczy chronić, bo jeszcze jestem w trakcie leczenia. Wracając do tematu, kochani, porozmawiamy sobie dziś, właściwie ja bym chciała Wam opowiedzieć pewne swoje, myślę, że nasze, bo to są też przemyślenia moje, mojego męża, w ogóle całej naszej rodziny, przemyślenia dotyczące sposobu spędzania czasu na urlopach, wywołane tym, jak zareagowaliście na nasze relacje, na Instastory, na Instagramie, właśnie w trakcie rekomendacji, które Wam pokazywaliśmy. Wiecie, że podróżowaliśmy ponad 3 tygodnie, to jest dość długi okres czasu. Od Podlasia po Beskid Śląski, no byliśmy naprawdę w dość długiej podróży, takiej bardzo intensywnej, ale nie to Was zaskoczyło. Zaskoczyło Was bardzo to, co my oglądamy, w jaki sposób to Wam pokazujemy i też, że te rzeczy, które pokazujemy i świat, który Wam pokazujemy, po pierwsze wydał Wam się przepiękny, po drugie wydał Wam się nieznany, po trzecie, że nasze dziecko, które jest nastolatkiem, też było nim zainteresowane. I tak pomyślałam sobie, że to jest dość istotny temat do omówienia w ogóle, bo te Wasze reakcje, nie ukrywam, że nas bardzo zaskoczyły. To były reakcje w stylu, że przepięknie opowiadamy o Polsce, że dawno nie widzieliście takiego zachwytu nad naszym krajem. Szczerego, co jak sami stwierdziliście, było bardzo czuć. Że byliście w danych regionach, w danym rejonie, w danym miejscu tydzień temu czy tam 2 tygodnie temu, w ogóle nie zauważając tego, co my. Że nie wiedzieliście, że w danym miejscu, mieście są na przykład takie budynki, takie zabytki, takie kamienice, a byliście tam wiele razy. Nie przyszło Wam do głowy, żeby gdzieś wejść, zobaczyć. Co na to nasz syn? Jak to jest, że podróżuje z nami nastolatek? Jak w ogóle sobie z tym czasem radzimy? I ja tak sobie, słuchajcie, pomyślałam, że zupełnie właśnie na gorąco, na bieżąco, bez jakiegoś większego przygotowania, chciałabym Wam opowiedzieć nasz sposób na to, jak my podróżujemy, nasz sposób na rekomendacje, bo w tym roku w ramach Green Canoe ja pozwoliłam sobie zabrać swoją rodzinę właśnie w celu sprawdzenia tych wszystkich obiektów i połączyć jakby no, dwie płaszczyzny, prywatną i zawodową, odpoczynek z pracą. Owszem, był z nami nasz syn i teraz chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak my sobie w ogóle radzimy w takich podróżach, jaki mamy sposób na to, żeby ta podróż była ciekawa dla całej rodziny. Po pierwsze, kochani, to, co nas bardzo zszokowało w każdym rejonie, w którym byliśmy, ale to dosłownie w każdym, to całe rodziny z nosami w telefonach. Wszyscy członkowie rodziny, począwszy od taty, mamy, przez dzieci, które tam, nie wiem, podróżowały razem, telefonie, na przykład w trakcie obiadu, albo gdzieś rodzice hen-hen z przodu, dzieciaki z tyłu, nie rozmawiające ze sobą, tylko w telefonie. Nawet zobaczcie, jak byliśmy w Zamku Krzysztopór. W ogóle będzie vlog cały z tej całej podróży, taki bardzo dokładny, pokażemy Wam, co warto zobaczyć w danych regionach, w danych miejscach, co według nas jest atrakcyjne.
Ale byliśmy na przykład właśnie w momencie, kiedy byliśmy w Sandomierzu, pojechaliśmy sobie do zamku Krzysztopór. I co tam zobaczyliśmy? Szóstkę dzieci siedzących obok siebie na murku, każde w telefonie. Nie oglądających zamku, nie zastanawiających się, co się tam działo. Przypuszczam, że w ogóle nie znających historii tego miejsca. To były dzieci zaprzyjaźnionych rodzin, bo rodzice potem przyszli do tych dzieci. Rodzice chodzili po zamku, owszem, a dzieciaki siedziały na tym murku w telefonach, nie widząc tego zamku. My mamy jedną zasadę w trakcie naszych podróży rodzinnych. Nie ma korzystania z telefonu przez naszego syna. I to zarówno w trakcie podróży samochodem, owszem, jak jedziemy bardzo długo, nie wiem, ta trasa jest długa, bo musicie wiedzieć, że na przykład w tym roku pokonaliśmy 3000 km w trakcie tej podróży, to czasami, owszem, Leo, pozwalamy coś tam sobie, nie wiem, obejrzeć, czy właśnie w coś pograć, ale generalnie nie ma tego telefonu w rękach. Ja już na Instagramie właśnie w relacjach mówiłam Wam o tym, że jest jedno hasło, Leon, patrz. Zobacz, co się dzieje dookoła, nie wiem, popatrz, jak wygląda Polska, czym się charakteryzuje dany region. My też mu bardzo dużo w trakcie podróży opowiadamy. I to jest taka pierwsza nasza zasada, że ten telefon, słuchajcie, jest naprawdę bardzo głęboko schowany, gdzieś tam w plecaku. Służy nam tylko i wyłącznie do tego, żeby się móc skomunikować w razie, gdybyśmy się gdzieś, nie wiem, zagubili na przykład, zgubili nawzajem, a nie do tego, żeby nasze dziecko spędzało z nim czas. W mojej ocenie, tak prywatnie, telefony to jakby zabierają nam w ogóle życie, tak? Jakby takie relacje prawdziwe. Druga zasada, jak podróżujemy, i to właśnie było to, co Was też bardzo zdziwiło, że my tyle rzeczy Wam pokazywaliśmy. Dlatego, że my wiedzieliśmy, co chcemy zobaczyć, po co my jedziemy w dane miejsce. Czyli jadąc na Podlasie, jadąc do Kazimierza, Sandomierza, jadąc do Szczyrku, wiedzieliśmy dokładnie, co chcemy zobaczyć na pewno. Jaka jest historia tego miejsca? Doczytywaliśmy sobie też na miejscu. Wiecie, że interesujemy się rodzinnie sztuką, historią, więc też staramy się naszego syna trochę wciągać w ten świat, w odpowiednim oczywiście stopniu do jego wieku. Ale to, że wiemy, gdzie jedziemy, co chcemy zobaczyć, co chcemy też Wam pokazać, tak? Na pewno już nie jesteście zdziwieni tym, że my ciągle pokazujemy przepiękne budynki, których w Polsce jest mnóstwo. I to naprawdę to są perełeczki, myślę, na skalę światową, można powiedzieć. Bardzo często widzimy, tak, widzieliśmy ludzi, którzy nas mijali, którzy po prostu, nie wiem, albo wzrok mieli ci ludzie wbity w chodnik, albo w ogóle tak czasami mieliśmy wrażenie, że naprawdę nie wiedzą, po co przyjechali w dane miejsce. Że się wręcz męczą w tym danym miejscu, słychać było kłótnie, irytację jakąś taką. No, zastanawia mnie to prywatnie, tak? Jakby po co się gdzieś jedzie, po co, nie wiem, całą rodzinę ciągać ze sobą, skoro się już przyjedzie na miejsce i jedyne, co nam pozostaje, to jeść w jakichś tam restauracjach, obiady, w ogóle posiłki i nic więcej nie zobaczyć. My mamy taki system, podpowiem Wam, może się komuś przyda, może to będzie jakaś inspiracja. Mamy taki system, że staramy się Leona interesować historią, ale przez taki sposób związany z zabawem, z zadaniami. Typu, nie wiem, jak jesteśmy gdzieś w muzeum, Leon ma to zadanie przeczytać daną notatkę na jakiś fajny, interesujący temat. Ja wcześniej to wyszukuję i musi jak najwięcej szczegółów z tej notatki zapamiętać. Później ja mu zadaję z tej notatki 4 pytania. Jeżeli on zna odpowiedzi, to zyskuje punkty na coś i zbiera te punkty w trakcie całej wycieczki, na przykład w jakimś tam muzeum. Byliśmy w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Sztuki Jubilerskiej, którym się tak zachwycaliście z nami, bo na bieżąco pokazywaliśmy, jakie przepiękne wystawy tam są, co można zobaczyć. No i z tego muzeum na przykład całą rodziną zapamiętaliśmy fakt, że do połowy XIX wieku na jednego mieszkańca Europy przypadała, uwaga, jedna łyżeczka cukru. Taki to był towar rarytas, tak bardzo drogi. I tego typu właśnie bardzo ciekawe fakty, również bardzo dużo faktów czysto historycznych staramy się naszemu synowi gdzieś przekazywać w formie zabawy. I możecie uwierzyć albo nie, on pamięta te rzeczy później całymi latami. To jest taki nasz sposób jakby wciągania go trochę w tą historię, w historię sztuki, zaciekawiania architekturą, co na przykład mój Paweł robi, opowiadając o różnych budynkach, w taki sposób, żeby w dziecku wywołało to, w dziecku, w nastolatku, żeby wywołało to po prostu zaciekawienie. Czyli znowu wracamy do tego punktu,
fajnie, żebyśmy wiedzieli, po co jedziemy do danego miejsca, co tam dokładnie znajdziemy, żebyśmy troszkę chociaż jakieś rysy historyczne znali, no i potrafili też nasze dziecko sami zaciekawić, a później już całą rodziną dowiadywać się innych aspektów. Fajnie jest też, słuchajcie, odbijać od szlaku głównego, jak ja to mówię. My jesteśmy bardzo elastyczni w podróży. Owszem, mamy zaplanowane jakieś tam główne punkty, ale jeżeli nam się wydaje ciekawa jakaś boczna uliczka, dróżka, nie wiem, coś, czego w ogóle nie mieliśmy w planie, ale czujemy po prostu zew podróżnika, że my chcemy tam odbić w bok i zobaczyć, to my tam idziemy. I okazuje się co, że to są bardzo często najciekawsze momenty tych podróży, takie ciekawe właśnie jakieś przygody nam się tam zdarzają, albo piękne obrazy, też Wam często pokazywałam, jak nie wiem, na przykład jak na Podlasiu chowaliśmy się przed burzą i znaleźliśmy biblioteczkę w pniu drzewa takim ogromnym. Przy okazji widząc, że są rowerki wodne, którymi można tam pływać. No, generalnie dla mnie podróżowanie to jest takie bardzo, ale to bardzo szerokie otworzenie się na to, co możemy zastać na miejscu. I taki chyba, słuchajcie, ostatni aspekt, o którym też Wam mówiłam w trakcie tych podróży, nastawienie. Sami wiecie, że życie bywa naprawdę bardzo zaskakujące, podróże również. I tak naprawdę jadąc gdzieś do jakiegoś miejsca, my nie wiemy, co my tam zastaniemy, co się może przydarzyć, pogoda się może nagle zmienić. To, jakie mamy nastawienie całą rodziną i jak przyjmujemy owe zmiany, których się nie spodziewaliśmy, jest, myślę, że bardzo istotnym elementem później, no, w takim ogólnym znaczeniu, jak my naszą podróż odebraliśmy. Jeżeli mamy pozytywne nastawienie, jesteśmy super pozytywnie nastawieni do miejscowości, do ludzi, którzy tam mieszkają, do ich kultury, do ich kulinariów na przykład, bo dla nas zauważyliście to, że to jest bardzo ważny element w ogóle podróżowania. Co ciekawego można zjeść związanego z danym obszarem właśnie w tym miejscu? To ja myślę, że to jest w ogóle połowa sukcesu. Bardzo Wam dziękuję za tak ogromne wsparcie, jakie Wy nam okazaliście w trakcie tej podróży, za Wasze zainteresowanie, za ten dialog, który toczyliśmy między sobą, za Wasze uwagi, za Wasz zachwyt tymi naszymi relacjami. Możecie mi nie uwierzyć, ale dla nas to był ogromny wiatr w żagle. Nie spodziewaliśmy się zupełnie z Pawłem, że tak pozytywnie odbierzecie te nasze relacje. Zobligowałam Wam się i dotrzymam słowa, że będzie tego typu podróży na Green Canoe więcej, że pokażemy Wam Polskę i nie tylko, bo chcemy też po świecie jeszcze podróżować, jak już będzie można, tak zupełnie bezpiecznie. Świat widziany naszymi oczami. I tej wersji będę się trzymać. Już się pozytywnie nastawiam na podróż zimową, być może na podróż wiosenną. Wszystko to przed nami. Za dziś bardzo dziękuję za ten nasz wspólny sobotni poranek. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam za te okulary, ale muszę troszeczkę o te moje oczy zadbać. Do zobaczenia za tydzień. My się jak zwykle widzimy dosłownie za kilka dni. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie subskrybuje naszego kanału, to bardzo proszę o kliknięcie subskrybuj. To jest dość istotne, bo na bieżąco pozwala nam to być razem ze sobą. Będziecie dostawali po prostu wszystkie powiadomienia o tym, co się dzieje na kanale. Nic Wam nie umknie. Za dziś bardzo dziękuję. Do usłyszenia.